Cześć, ja jestem Juno i witam Was bardzo serdecznie w nowej serii Zagrajmy W. Jak widzicie, jest to Alice Madness Returns i tworzymy nowy profil oczywiście, chociaż ten pierwszy był tylko testowym, wiadomo. Musiałam sprawdzić, jak wszystko się nagrywa, no nie? No i lecimy. Pierwsze co, zobaczmy, jak tutaj będzie z dźwiękiem. A, okej. Można sobie chyba troszeczkę wszystko podgłośnić. Chyba nie będzie mnie zagłuszało. Mam taką nadzieję przynajmniej. No a resztę wszystko już wcześniej ustawiłam. I na wstępie, nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale gra jest drugą częścią. Co prawda stworzoną tam chyba po 10 latach, no ale drugą częścią gry American McJellies, która również pojawi się na moim kanale, bo jestem jej wielką fanką, ale tak mi ostatnio naszło właśnie na tę odsłonę Alicji. Nie wiem dlaczego. Przechodziłam ją już 2 czy 3 razy, ale to było jakoś świeżo po premierze, no i tak, nie wiem, myślę, że może warto sobie tę grę przypomnieć, bo jest naprawdę oryginalna i bardzo mi się podoba. Nie pamiętam, czy poziom trudności można było zmienić w trakcie gry. Dobra, biorę easy, lubię easy. I biegniemy. Czy nie biegniemy, bo się nigdzie nie ruszamy, ale lecimy z grą, no, powiedzmy. Jak będą jakieś przerwniki filmowe, to ja się będę zamykać. Ewentualnie potem może streszczę, ponieważ gra jest bez spolszczenia, bo ja tak wolę. Come now, Alice. It's only a dream. It's not a dream. It's a memory. And it makes me sick. Now, focus. Wait. You're floating again. Weightless. A cipher. Relax. Fire. I'm in hell. Forget it. Abandon that memory. It's unproductive. Go to Wonderland. I can't. I'm trapped in my past. Sergeant, this girl's badly burned. Call for a doctor. She'll be all right. No, Alice. Discard that delusion. Forget it. Go to Wonderland. I'd rather not, Doctor. My Wonderland's shattered. It's dead to me. Your preference doesn't signify, girl. Now, Alice, where are you? I'm sailing with a friend. It's different somehow. Things have changed. Change is good. It's the first link in the chain of forgetting. What's happening? Are you mad? I'm not mad. Rabbit. That's not right. What's he doing? Is something wrong? Something wrong? Oh, no! Not that! Don't struggle, Alice. Let the new Wonderland emerge. Pollution. Corruption. It's killing me. Wonderland is destroyed. My mind is in ruins! Forget it, Alice. Block that dream. Wake at the sound. There, Alice. Better now, aren't we? My head's exploded and there's a steam hammer in my chest. Yes, well, the cost of forgetting is high. My memories make me vomit. What can I... Remember other things. I want to forget. Who would choose to be alone, imprisoned by their broken memories? I'll set you free, Alice. Memory is a curse more often than a blessing. So you've said many times, and... And I will say again, the past must be paid for. Now,
Before our next session, collect those pills from our high street chemist. Very well, doctor. No, czyli musimy iść do aptekarza po tablety. Now, Charlie, your pa was hung for killing your ma who beat you. Let's Ta, z tego co widzę, pan doktorek za bardzo pomocny nie jest. No. No i teraz może nieco ku wyjaśnieniu. Oj, troszeczkę mnie to sterowanie na początku znowu, no, dobija. Tak, gra jest bardzo ciekawa. Jak widzicie, postacie są takie bajkowe, ale takie... no, dość takie interesujące, prawda? Doctor, do you right? Still sick in the head? I'm past a cure. Terminal condition. Au, co jest? Tak lepiej, dobra. Muszę przyznać, że ten świat jakby rzeczywisty na początku straszne wrażenie na mnie robił, bo bardzo mi się on podoba. On jest taki... taki... strasznie fajny. No ma taki nieco obskurny klimat, taki depresyjny bardzo. No i... jak widzicie, ulice Londynu, które są takie... No, chyba wszyscy widzicie, jakie... Ja tutaj chyba nie muszę za dużo mówić. A jeszcze wracając do tego filmiku pierwszego, no to tak. W pierwszej części Alice oczywiście uratowała swoją krainę czarów. No, a w tej znowu coś jest nie tak. Męczą nas wspomnienia, prawda, ze strasznego pożaru, w którym zginęli rodzice i siostra Alicji. No, ale tutaj coś zaczyna się dziać. Jakiś biały kot biegnie tutaj tą ulicą. Muszę przyznać, że nieco się wyróżnia, no ale do tego zaraz. Lubię się tutaj rozglądać. O! Co tam u pana rzeźnika? U pani rzeźnik? Nie wiem, ale ona jest ohydna. Ci wszyscy ludzie są po prostu okropni, co sprawia, że jeszcze bardziej uwielbiam tę grę. Podoba mi się po prostu to, jak wszyscy tutaj wyglądają. Wszyscy i wszystko właściwie. Gdzie ten kot nas prowadzi? C? Coś tutaj było C. No właśnie, gdzie podział się kot? O, tutaj jest. Musimy go dogonić, koniecznie. Pewnie sama Alicja nie wie dlaczego, no ale dobra. Oj, bardzo nieładna pani. Nie, nie chcę mieć z nią do czynienia. Tak, te rozmowy ludzkie. Jakieś barykady. No nic, nie będziemy za bardzo zajmować się otoczeniem, co tutaj widzimy. Jakieś knajpy, nie knajpy. Ale brud na tych ulicach. Jakieś ruiny, wszystko co. Mądre spostrzeżenia Alicji. No ale nic, biegniemy za tym kocurem. Też biały kot jest nieprzyjemnie podobny do białego królika, czyż nie? Chyba wszyscy znają bajkę o Alicji w Krainie Czarów. The stars and garters, Alice Little. Slumming again, are we? Nurse Witless. What luck. Twice in as many months. Out on your own? You look frazzled, dearie. Not doing well? Not really. Come along home then and look at my pigeons. Pretty birds. Like you. I don't think so.
Our last visit cost me several pounds and got me nowhere. I might recall where your mangy rabbit got to. Tam spotkaliśmy pielęgniarkę wreszcie. No surprise. Her kin roasted like chestnuts right before her eyes. 10 years in Rutledge Asylum wasted everyone's time. Dr. Bumby won't do better. Still hauling out her questions. The fire, her memory. I deserve consideration, don't I? Who found her new clothes? Who got her a place at Bumby's? Where'd she be without me? On the street, selling her backside. Like some pigeons, though. She's doled out the odd pound or two. But what I know is worth more than that. Kept her secret, haven't I? Heard her say, all died on my account. I couldn't save you. I've told her my silence is for sale. Cheap. I'm a good sort, really. Not like her nanny, that uppity whore. Or that lawyer fellow Radcliffe took her stupid rabbit. Need money. Warned her I'd tell the coppers if she didn't make a donation to my upkeep. She yells and goes off her head. Dish, she can't remember her name, what I heard. Jakoś nie lubię tych wszystkich ludzi otaczających nas. Alicja naprawdę ma pecha, jeśli o ludzi chodzi. Też w sumie nie dziwię się, że nie trafia na nikogo fajnego. W końcu tyle lat w szpitalu psychiatrycznym. A no właśnie. A to wszystko wygląda naprawdę przykro. Nurse Witless, do you mean to harm me? To send me back to the asylum? I won't say no. I've a thirst you could photograph. Need a drink. Your mouth so needs washing. Wreszcie dotarliśmy w miejsce bardzo, że tak powiem, niecodzienne, bo baśniowe. Jak widzicie, cała paleta najróżniejszych barw, wszystko jest takie słodkie i kolorowe. Cóż złego może nam się tutaj stać, no nie? Czemu Alicja od razu ma zakrwawioną sukienkę? Very upsetting journey, but I'm rid of Pris or whatever she's become. At least the place I've landed is somewhat familiar. About time too, Alice. Blasted cat. Don't try to bully me. I'm very much on edge. Perfect. When you're not on edge, you're taking up too much space. You're no help at all. But you know I can be. I'll frighten myself when necessary, thanks very much. I was hoping to escape from all that. Abandon that hope. A new law reigns in this wonderland, Alice. It's very rough justice all round. We're at risk here. You be on your guard. No, kot zawsze nam z jakimiś poradami. No. Wyskakuje w najmniej oczekiwanych momentach, powiedzmy. No ale za bardzo pomocny to nasz taki nie jest, nie? Wszędzie są pochowane jakieś fragmenty pamięci Alicji, jakkolwiek to brzmi. No ale są. Oczywiście nigdy nie znalazłam ich wszystkich. Postaram się jednak tutaj w tej serii jak najlepiej ich szukać. Nie wiem, na razie to sterowanie troszeczkę mi tak nie podchodzi za bardzo, no ale myślę, że się z czasem przyzwyczają. Oj, nie lubię skakania, naprawdę nie lubię.
Wow, dobra, jestem. Myślałam, że spadnę. Jakiś dzieciak z przeogromną głową tam sobie biegł. Dobra, tu nic nie ma, prawda? Aj, ta kamera mi szaleje strasznie. Nie podoba mi się to. Okej, biegniemy. Tak, grzyby do skakania, naprawdę. Zaraz, jak... Nie mogę tu wejść, niestety. Okej, jesteśmy na dobrej drodze, tylko ta kamera mnie zaraz normalnie dobije. Ale dobra, tam opadamy sobie powolutku. I've been down this road before. Good things in small packages? Though lacking a bathing costume, a plunge in that pool is in order. My God! I'm shrinking in this potion! Shall I disappear? Almost. But the upside is that while smaller, you can see things that are nearly invisible to your bigger self. Ah, I get it, quite. Forests for the trees, just the other way round. Short-sighted is more than a matter of perspective. Tak, czyli musimy oglądać wszystko z różnych perspektyw, to znaczy... kiedy Alicja się zmniejsza, widzimy takie znaki na drodze, które w sumie pomagają nam dotrzeć tam, gdzie chcemy. No ale... to na razie nie jest aż takie przydatne. Za to możemy pokonywać te wszystkie takie dziurki od klucza, w których normalnie byśmy się nie zmieścili, prawda? Bo Alicja jakoś nigdy nie raczy kucać, ani w sumie nic. A no właśnie, wyszliśmy tutaj koło tego grzyba. No znów jesteśmy na górze. No i teraz możemy tutaj przejść. W tym kwiatku, jak widzicie, jakkolwiek to wygląda, odzyskujemy nasze życie i zdobywamy zęby. Tak, moi drodzy, pozbieramy tutaj zęby, żeby później wydać je na ulepszenia. Wiem, dziwnie to brzmi, no ale pewnie zębowa wróżka w Krainie Czarów sobie dorabia na sprzedawaniu ulepszeń i tego typu rzeczy. Pewnie zapytacie, ulepszeń do czego, jeśli ktoś nie grał ani nie oglądał nigdy wcześniej tej gry. A tego to się dowiecie już niedługo. Mam nadzieję przynajmniej taką. Dobra, gdzie my wyjdziemy tutaj? Oj, zęby widzą. No, jak zwykle wskazówki, strzałki, jakbym się nie domyśliła, że tutaj właśnie mam iść, prawda? Czy tutaj nic nie ma? Ha, wiedziałam, że coś będzie. No i... zjeżdżalnia. Nie wiem, kojarzy mi się ona strasznie z Harrym Potterem. Częścią... Wow, mogę hamować? Mogę. I więźniem Azkabanu chyba. Tak, tam było coś takiego. Też nie, w sumie nie pamiętam. A też całkiem przyjemna gra. To nic, że dla dzieci, ale też bardzo fajna. Jejku, te zjeżdżalnie bywają naprawdę moim... Aj! Nie. Chcę wszystkie zęby zebrać. One bywają moim serio utrapieniem. Ciężko strasznie kierować. Wow, no i jak widzicie, wszystko zaczyna tutaj powoli się nieco zmieniać. Jest oczywiście strumyk, jak wcześniej, tylko że to czerwone coś to raczej nie czerwone wino, a na przykład krew z tego wielkiego szkieletu. No, świetnie po prostu. The Vorpal Blade is swift and keen and always ready for service. Otrzymujemy naszą pierwszą broń. I've not come back here looking for a fight. Really? That's a pity. One's certainly looking for you. No, jak zwykle, sielanki być nie może.
dlatego też pewnie zaraz dadzą nam tu jakichś przeciwników. Oczywiście, noże używać to my umiemy. Na muszelkach możemy również i zaraz. Szkielet zniknął. A wrogowie się nie zjawili. Nie widać ich. Tak, znowu mamy ten posąg Alicji. No, on już był w jedynce. I znowu krwawe łzy się leją. Dobra, wszystkie te muszelki trzeba rozbić, a może w którejś będą jeszcze zęby. Dobra, bo swoimi zębami Alicja chyba handlować nie będzie chciała, więc trzeba je zebrać w inny sposób. Tak, różyczki odpowiadają za życie. Dobrze, że nie serduszka, bo w każdej grze są serduszka. No dobra, może nie w każdej. I mamy pierwszego przeciwnika. Ale był także zapis, więc tutaj zakończę ten odcinek. Tak, wiem, że się cieszycie. Walka z wrogiem będzie dopiero następnym razem, a na razie dzięki za oglądanie i cześć wszystkim!